Hej! Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień, witam Was w nowym vlogu. Powiem Wam, że ogólnie czuję się lepiej. Wczoraj w ogóle świętowaliśmy 100K na YouTubie i, że tak powiem, trochę się przeciążyłam, przesadziłam trochę, bo wybrałam się i do sklepu, i później tutaj pompować tego balona i robić te zdjęcia i to wszystko. I to było trochę, słuchajcie, chyba za dużo dla mnie. Za wcześnie myślałam, że już jest super. Więc dzisiaj jest bardziej taki dzień, w którym stwierdziłam, że odpoczywam. Cały czas, słuchajcie, muszę nosić takie mega luźne rzeczy w pasie. I kończą mi się już sukienki, chyba muszę zrobić od nowa jakieś pranie, bo najlepsze to są takie sukienki, wiecie, odcięte od pasa, tak rozszerzone, no bo one jednak sprawiają, że nic mi tam nie dotyka brzucha. Nie wyobrażam sobie na tym etapie założenia spodni. Jak chcę założyć biodrówki czy coś w tym stylu, to muszę je mega nisko, słuchajcie, opuścić, bo tą rankę jedną mam jeszcze, tak wiecie, pod spodem. Także póki co chodzę w workach albo w sukienkach. Sukienki są spoko. Najważniejsze, że słuchajcie, czuję się lepiej, jest w miarę okej, no i na tym się skupiam. Polegiwałam tu, nie ukrywam, odpoczywałam sobie. Rano troszeczkę się pokręciłam, a potem stwierdziłam, że jednak sobie tutaj podpoczywam. Wystawiłam dzisiaj posta na Instagramie, odnośnie 100 tysięcy, wrzuciłam Wam zdjęcia i tak dalej. Z godzinę temu wzruszyliście mnie i miałam tu łzy w oczach, się popłakałam. Wpiszecie takie miłe te wiadomości i komentarze, że ja mam taką świadomość czasami, albo takie przemyślenie, że ja w ogóle na to wszystko nie zasługuję. Znacie czasami takie uczucie, że czujecie się, że nie zasługujecie na to, że jest dużo więcej osób fajniejszych od Was, mądrzejszych, zabawniejszych i że oni bardziej by na to zasługiwali i że dlaczego Wy macie tyle szczęścia, że wokół Was jest tyle fajnych ludzi. Bo słuchajcie, ja czuję to, że my tutaj na tym kanale mamy fajnych ludzi. Pomijam jakieś tam, wiecie, sporadyczne jednostki, bo po prostu pomijam to. To nie ma znaczenia żadnego. Ale mam tyle tutaj ludzi fajnych, którzy są ze mną już bardzo długo, którzy oglądają, komentują i w ogóle ja czuję od Was tą energię, słuchajcie, serio, czuję od Was pozytywną energię, a ona się tak jakby rozsiewa, że ja ją mogę dalej też przekazywać innym, więc ogólnie fajnie, miłe uczucie. Dziewczynki są dzisiaj w szkole, mamy, słuchajcie, poniedziałek. Dziwnie pewnie się słucha Wam z Polski, osobom z Polski, które nas oglądają, że Rabuś, nie teraz, nie idziesz na dworek, że wiecie, że dziewczyny do szkoły, bo Wy już zaczęliście wakacje, urlopy i tak dalej, a my tutaj mamy dalej szkołę, no. Tak, dziewczyny jeszcze mają, ja nie wiem już ile tygodni zostało, 3,5, coś w tym stylu. No i muszą chodzić, ale słuchajcie, mają całkiem fajnie, w piątek w ogóle mają Insta Day i nie idą, więc mają wolne. A w środę i w czwartek Lila ma spotkania z nowym nauczycielem z klasy już 6, bo Lila teraz będzie zdawała do 6 klasy ostatniej klasy szkoły podstawowej, słuchajcie, także jest nieźle, że mała Lilunia już będzie w ostatniej klasie szkoły podstawowej i za rok będzie miała egzaminy, satsy. No, maty się minęły przez pandemię, ale Lile niestety nie miną. Niestety albo stety, bo w sumie egzaminy są czasami potrzebne. Także Lila trochę przeżywa poznanie nowego nauczyciela, ona, tak wiecie, zawsze na zmiany reaguje trochę, tak zestresowana jest odrobinę, no, emocjonalnie podchodzi. U Matysi w sumie było ostatnio trochę tygodni testów różnych, egzaminów, wiecie, to już takie przymierzanie się do wystawiania raportów. No i w sumie tyle. Ja Wam powiem jeszcze, że nie mam w ogóle prawie apetytu ostatnio. Jeszcze mi nie wrócił po szpitalu. Ja nie wiem, czy to te leki różne przeciwbólowe, co biorę, czy ogólnie zwężył mi się, skrócił mnie, jak to się mówi. Brakuje mi wyrazu, słuchajcie. Znacie to uczucie czasami pewnie. Skurczył mi się chyba trochę żołądek. A dzisiaj żartowałam do Artura, że może oni się pomylili i mi zrobili operację, słuchajcie, no wiecie, zwężenia żołądka, no nie, podwiązania, to jeszcze zwężenia, napiszcie mi w komentarzach, bo jakoś nie mam apetytu, jak zrobiłam, mamy słuchajcie 12:35, ja sobie zrobiłam chyba o 10:00 owsiankę z bananem i Rabulku, poczekaj. I zrobiłam sobie tą owsiankę i nie zjadłam jej z bananem i truskawkami. Zjadłam, pogrzebałam z połowę. A teraz idę sobie, słuchajcie, zrobić kawę, bo kawa to jak? Kawa to się zawsze zmieści.
No, ale widzę, że już na ten początek się nieźle rozgadałam, bo chciałam właśnie jeszcze wrócić chwilę do tego, że dziękuję Wam za te wszystkie miłe komentarze i chciałam się przywitać. A i w tym vlogu obiecałam, że pokażę Wam, jak wygląda mój brzuch. Wrzucę Wam na pewno zdjęcia sprzed 2-3 dni wstecz, bo robiłam je, albo dzisiaj nie wiem, czy mogłabym, słuchajcie, z tej sukienki długiej tak podwijać, żeby Wam pokazywać, bo nie chcę Wam tutaj, słuchajcie, striptease to nie ten kanał, więc nie chcę Wam za dużo pokazywać. No, ale dorzucę Wam te zdjęcia po prostu. Rabuś próbuje wyjść na dwór, pokażę Wam, co kombinuje. Widzę, co robisz. Widzę, co kotek robi. Kotku, czy Ty próbujesz sam otworzyć drzwi? Czy Ty tak mocno chcesz iść na dworek? Puścić Cię? Chyba chcę, słuchać. Chcesz na dwór? Tak? I kotek na dworek? Na dworek chcesz? To daj łapkę. Koniec, spadnij, daj łapkę. Okej, dasz radę? Ach, tą łapką. No dobra, słuchajcie, ja go puszczę. I właśnie przyszło z Hello Fresha. Patrzcie, jakaś karta mi przyszła, bo zamawiałam kilka razy. Artur też zamawiał i może jakieś kolejne zniżki, może znowu coś zamówimy, zobaczymy. Jak zjemy te zakupy co teraz, to może się skusimy na jakieś kolejne obiady, bo są całkiem, słuchajcie, niezłe. No, więc może byśmy znowu coś wypróbowali. Lila niedawno wróciła ze szkoły, moi drodzy. Dziewczyny zjadły obiad i zobaczcie, co Lila robi. Od wczoraj wkręciła się, bo ona chyba tak niewiele grała w Simsy. Matysia grała jakiś czas i... Na tym wielkim tutaj naszym telewizorze w salonie Lila gra sobie w Simsy. Troszkę wczoraj, trochę dzisiaj. Wiecie, już jest coraz bliżej koniec roku szkolnego. Dziewczyny nie mają w ogóle praktycznie już nauki. Testy już wszystkie porobiły, więc ma teraz trochę luzu, bym powiedziała. I może sobie właśnie pograć w Simsy. Może coś więcej Wam pokażę. O, stworzyła takich bohaterów. Wczoraj robiła bohaterów na wygląd mój i Artura. Ja grałam trochę inne Simsy, bo ja grałam Simsy, słuchajcie, na komputerze i pamiętam, że mega to lubiłam. To jedna z moich była ulubionych gier. Poza tym Lila robi mi właśnie, słuchajcie, kawę. Robi mi kawę. Też wczoraj, jak był Łukasz z Klaudią, to przywieźli takie babeczki, coś w tym stylu, i Lila właśnie mnie poprosiła, czy ona sobie może zjeść taką babeczkę, ona ją uwielbia. Także powiedziałam, żeby się podzieliła też z Matysią, słuchajcie. A Matysia się dzisiaj jakoś tak średnio czuje, wróciła zmęczona ze szkoły. Rano już mówiła, że jest zmęczona, zanim poszła. I zwyczajnie sobie odpoczywa. A ja zabieram się zaraz za film. I jeszcze Wam obiecałam, że Wam pokażę mój brzuch, także teraz przechodzimy do tej przebitki. I tak to, moi drodzy, wygląda. Miałam mieć 3 dziurki, że tak powiem, w brzuchu, w pępku i po prawej i po lewej. Okazało się, że zrobiono mi ich 4. Na razie się to wszystko nieźle goi. Dzisiaj wygląda to chyba lepiej niż jak widzicie na tych zdjęciach. Także powinno być już całkiem nieźle. Mam nadzieję, że to fajnie się zagoi. Ja mam szwy rozpuszczalne, miałam na to jeszcze tak zwane taśmy. Mogłam się kąpać od początku, myć w sensie normalnie, tylko osuszać czystym ręczniczkiem papierowym. Ale moje szwy mają się rozpuścić. A tu Lila i dzięki, Lileczko, za tą super kawkę. A powiedz mi, co robisz w Simsach? Mają pracę już jakąś? Nie. Nie. Zapomniałam dać tego chłopaku ten. Chłopakowi czego zapomniałaś dać? Jeść? Nie. specjalty jakieś. Aha. Teraz job. Nie może iść do pracy przez to, ojej, no trudno. I jak on dostaje achievements, no to może być jeden z tych achievements. Cześć, kochani, ale teraz będę robić kolację mi i Lili, bo moja mama jest teraz recovery i chciałam zrobić mi i Lili kolację, żeby było miło. No, to zaczynam. Kochani, już jedną jej kanapkę zrobiłam dla Lili, robię dwie i... Chyba to pysznie wygląda na razie. Pani, już robiłam Lili dwie jajkonapki i tutaj robię o i robię sobie tutaj o, robię sobie jajeczniczkę i popatrzcie, co znalazłam. Tak się cieszę! Mój tata ewidentnie namówił moją mamę, żeby kupić te najlepsze sos na całym świecie. To jest moje ulubione, kochani. Albo ten jeszcze nad tym, o jeden, ale te są pyszne, te sosy. Jajkonapkę i ma w środku kczup. Lila! Oh, yeah! Yeah!
Jajko napkę! Nie, dałam strasznie dużo sosu ostrego, bo uwielbiam ostre rzeczy. Napiszcie na dole w komentarzach, czy też lubicie ostre rzeczy. To jest wszystko. Kocham Was i pa! Witam Was bardzo serdecznie, mamy już następny dzień. Ja dzisiaj pierwszy raz chcę wsiąść za kółko. Muszę zawieźć Lilę do szkoły i to mnie też motywuje, więc no, trzymajcie za mnie kciuki. Myślę, że powinnam dać radę. Przysiądę chwilę, napiję się wody. Woda to jest w ogóle skarbnica moja, tak, Rabulku? Gdzie ty jesteś? Pokaż się. O, tu jestem. Próbuję już wymusić wyjście, słuchajcie, na zewnątrz, ale nie może wyjść, bo ja wychodzę. Nie idziesz jeszcze nigdzie, nie idziesz. Nastawię też Jessiczkę przed wyjściem. No i co? Nigdzie się indziej nie wybieram, słuchajcie. Ta trasa to, że będzie dla mnie wszystko. Zaraz Wam pokażę, co się ubram. Cały czas zakładam mega wygodne ubrania w pasie, takie, które mnie nie uwierają w żaden sposób. No i myślę, że to jeszcze trochę, słuchajcie, potrwa. Ja mam, tak jak Wam mówiłam, te szwy rozpuszczalne, więc jest ogólnie spoko, bo nie muszę jechać na zdjęcie, a to też jest mega ulga, bo jak ktoś ma takie prawdziwe, jeszcze musi później jechać na zdjęcie, no to słuchajcie, wydaje mi się, że to jest dużo gorsze dojście do siebie, bo wyciąganie tych szwów boli. Wczoraj wystawiłam też film z 100 000 k na YouTubie i to, jakie wy piszecie komentarze, wy mnie rozbrajacie, po prostu ja Wam mówię szczerze, wy sprawiacie, że ja po prostu płaczę ze szczęścia. Dokładnie tak to jest. Tyle było komentarzy miłych, że ja po prostu wczoraj siedziałam i beczałam, można powiedzieć. Ja później sobie zrobiłam przerwę, nie czytałam tego i znowu później zaczęłam czytać. Mówię do Artura dzisiaj, bo on oglądał dzisiaj tego vloga rano, żeby sobie, słuchajcie, poczytał Wasze komentarze, bo szok. Ale dziękuję z całego serca za nie, bo mega, mega, po prostu miłe, mega. Jessiczka odkurza, Matysia tu jeszcze z rabusiem poranne zabawy. Tak? No. Zaczepia cię trochę, co? A zobacz, jak chce atakować. A on ostatnio tak fajnie się bawił z Klaudią, że wydawał z siebie takie dźwięki jak piesek, nie? No, tak jakby szczekał trochę. Tak jakby szczekał. Może pójdziesz sobie do szkoły? To ta twoja siostra. Obiecałam, że Wam pokażę szybciutko, co założyłam. Założyłam taką sukienkę, którą mam, słuchajcie, chyba już z 10 lat, jak nie więcej. Chyba ją kupiłam w Kropie kiedyś. I ona jest fajna, bo ma taką mega luźną gumeczkę i ma kieszonki, słuchajcie. I jest bardzo wygodna, idealna dla mnie. No i po prostu trampeczki. I jestem gotowa. Nagrywam w ogóle iPhone'em, jak widzicie. I jak nagrywam w trybie filmowania z przedniej kamery, to o właśnie, tak jak Mati podchodziła, to on powinien tak jakby ostrość brać. Wystań, teraz jest na mojej twarzy ostrość, poczekaj, a teraz powinien przełożyć się na twoją. Ciekawe, czy tak zrobił, widzisz, na tą i teraz na przykład na mnie. No, robi chyba tak, fajnie. Najbliższe słowo do tego. Jak powiedziałaś, na budyń? Ale powiedz, bo nie pamiętam. Pudyn? Jakoś tak, no, że pomadka pachnie jak pudyn. Bo ja mówię pudding, ale Ila, nie, to co kiedyś, mamo, robiłaś. Tak? Tam jest no dobre. Dobry. Dobry był? No, wiem. Lubisz budyń? Muszę zrobić znowu, dawno nie było. No dobra, jesteśmy pod szkołą, idziemy. Słuchajcie, chyba moje przeświadczenie na temat dzisiejszej pogody jest trochę inne, bo mimo to, że świeci słońce, wieje wiaterek i powiem Wam, że wcale nie jest tak ciepło. Szłam i czuję, że powinnam mieć jakiś sweterek, szczególnie z rana. Nawet nie patrzyłam w pogodę, słuchajcie, wyszłam z założenia, że no już mamy prawie lato, no nie? Znaczy mamy lato już w sumie i że już powinno być bardzo ciepło. Ale niestety, słuchajcie, jeszcze u nas tak nie jest. Wiem, że u Was są teraz upały, a u nas się ochłodziło i mamy tak między 18 a 21 mniej więcej. Dobra, ruszam pomału, chwilę jeszcze przysiądę tutaj sobie, coś tam posprawdzam i jadę do domku. Fajnie, że w tą stronę udało mi się dojechać. Jedyne, co mi przeszkadzało, to słuchajcie, pasy. No, wkładałam sobie cokolwiek miałam w samochodzie, żeby one tak nie dotykały mi brzucha. No, ale powinnam była wziąć poduszkę, której zapomniałam. Tak wiecie, żeby sobie tutaj właśnie położyć cienką poduszeczkę na brzuch i wtedy luzik. Ale ogólnie wciskanie, że tak powiem, gazu, hamulca i tak dalej. Było spoko, także cieszę się, pierwsze koty za płoty. Dzisiaj przyjechałam nie do Ręża, tylko do BM-a. Poczułam się tak, wiecie, już swobodnie, że mi się udało prowadzić auto dzisiaj
i przyjechałam do BM-a, chcę sprawdzić ekczery. U nas była ostatnio fajna obniżka ekczerów w BM-ie, ale niestety ja jeździłam po 3 BM-ach w moim mieście i nie udało mi się kupić, wszystkie były wyprzedane. Potem w czwartek, jak wychodziłam ze szpitala, miała być nowa dostawa, no ale na mnie było w głowie jeżdżenie za ekczerami. I wiecie, szukanie ekczerów, kiedy ja się tak no nie czułam jeszcze na siłach, więc stwierdziłam, że podjadę dzisiaj, zobaczę, czy były rzeczywiście i czy są nadal, czy już są wykupione. Obniżka była niezła, powiem Wam szczerze. Cały czas chciałabym kupić ekczer. Nie jest to tak, że muszę już, wiecie, biec i jechać, ale stwierdziłam, że mogę, już się tak trochę lepiej poczułam, podskoczyć i zobaczyć, czy są i jak to wygląda. I czy w ogóle była nowa dostawa, to sobie podjadę. Na razie to i tak u nas ta pogoda jest taka średnia, żebym teraz nie korzystała z tego ekczera. Pewnie dopiero za tydzień czy za dwa. Ale jednak zerknę. Wiecie, znacie tą kobiecą mentalność, że no musi tutaj przyszpiegować, czy są, czy nie są. I słuchajcie, kupiłam tylko 3 rzeczy. Kupiłam długopisy dla dziewczynek, takie zwykłe, czarne, z Bika. Bo matki się szybko, wiecie, wypisują, bo ona bardzo dużo pisze. Wziąłam takie zwykłe lody waniliowe, może, powiem Wam szczerze, że tak nadal nie mam apetytu, ale może właśnie zjem loda, już sama nie wiem. I wziąłam też klasyczne magnumy. No i to są wszystkie zakupy. Powiem Wam, że też jest niezły wiaterek. Zobaczcie, co się dzieje z moimi włosami. Muszę je w ogóle związać, bo jest masakra. Ekczery, czyli te jajka, huśtawki, są tylko wystawowe. Nie ma w ogóle żadnej, która by mnie interesowała do kupienia. Także albo były w czwartek i je wykupili. Mało w ogóle było obsługi, nie było z kim pogadać, a pani przy kasie nie wiedziała. Więc powiem Wam, że nie wiem, czy w ogóle była ta dostawa i to, co jest, to jest tylko tak naprawdę wystawka, a tego nie ma na stanie, więc troszkę ciężko, ale tak jak mówię, ja się nie poddaję, mam jeszcze czas, słuchajcie, jak nie kupię teraz, to kupię pod koniec sezonu, może jeszcze się trafi jakieś fajniejsze wyprzedaży, zobaczymy. No. Także wracam już, słuchajcie, do domku, robię sobie jakieś śniadanie. Nie wiem tylko co, może loda. Wiem, słabe śniadanie, ale naprawdę, słuchajcie, ja nie mam ochoty za bardzo na jedzenie. Tak wygląda niewyględnie moje dzisiejsze, mój lunch, słuchajcie, jest 12:24, wcześniej zjadłam tego loda z Magnuma i teraz jem swój już lunch, pewnie i obiad. Zrobiłam sobie ze śmietaną i z masłem jajecznicę z 2 jajek, pomidorki, na to rzuciłam po prostu bazylię i oliwki z greckim serem feta. No i zjadłam, słuchajcie, dobre to było, nie mówię, że nie. Robię sobie jeszcze kawę. Weszłam do kuchni, wypakowałam zmywarkę i spojrzałam na kuchenkę. No i po paru dniach powiem Wam, że ta kuchenka wygląda słabo. Artur dosyć nieźle też gotuje, nie wiem, czy Wam to kiedyś mówiłam. I naprawdę smakowicie. Ale nie ogarnia jakby, jak gotuje, to robi jedzenie, a wiecie, nie sprząta kuchenki jakby. Nie ma tego w nawyku, więc ja doprowadziłam ją do stanu, zobaczyłam od razu, że okap, wiecie, te filtry tutaj są do wyczyszczenia, mam takie, że się nie wymienia, je tylko czyści, więc je od razu umyłam. Co jeszcze zrobiłam? Naszkowałam do obiadu, mam jeszcze klopsów troszkę takich gotowych. Zostawiłam część, klopsy, słuchajcie, z IKEA, bo my kupujemy w IKEA zawsze te klopsiki pyszne i mamy później na 2 obiady co najmniej. I tak, wypiję teraz kawę i podpisuję na Wasze komentarze, bo zostawiliście ich bardzo, bardzo dużo, więc nie chciałabym zostawiać sobie takich zaległości, bo czuję się po prostu też już na siłach, że mogę na nie odpisać, to też jest fajne. Także tak się dzisiejszy dzień toczy, że tak, cieszę się, bo trochę tu zrobiłam, trochę tu, umyłam też lustro na przedpokoju, wydarłam ramki. I daje mi to dużo, dużo radości, że już się lepiej czuję, słuchajcie, i wraca mi po malutku, malutku, ale wraca energia. Pokażę Wam, moi drodzy, zamówienie z Everpretty. Powiem Wam, że bardzo lubię zamawiać sukienki wizytowe w Everpretty. Nie robię też tego często, bo jest to zazwyczaj raz do roku. Rzadko kiedy zdarzało mi się zamawiać te sukienki dwukrotnie.
I tym razem mam tutaj 4 sukienki. Mogłam wybrać 7 i Marka wybrała z tego, miała wybrać 5, ale wybrała 4, ponieważ jednej brakowało, ale nic nie szkodzi. 4 to też dosyć dużo sukienek do pokazania Wam. Powiem Wam, że ogólnie sukienki z Everpretty to są sukienki wizytowe, o które bardzo często pytacie. Matysi sukienka z Instagrama, którą założyła na Sylwestra. Moja sukienka z Instagrama, też ją widzieliście, tam Wam mówię, bo były też wcześniej w jakichś filmach, ale wiecie, to się przeocza i częściej widzicie to na Instagramie, więc moja czarna sukienka Sylwestra tak samo jest z Everpretty. Liluni jakieś wizytowe sukienki też były z Everpretty i mam też tutaj... A, i ostatnio sukienka, w której byłam na weselu, też była z Everpretty, także wydaje mi się, że tutaj te sukienki bronią się same, bo raz, że nosimy je bardzo często na różnych okazyjnych imprezach, dwa, że Wy o nie też bardzo często pytacie. I pokażę Wam te 4 sukienki, postaram się je przymierzyć, możliwe, że jedną z tych sukienek przymierzy Matysia. To będzie taka moja reakcja na nie, najpierw jak je wyciągnę z opakowania i tak dalej, a potem już na mnie. No i zacznę tu. One przychodzą w takich głośnych torebkach, więc nie będę się odzywać, jak będę je wyjmować. O właśnie. I teraz Wam powiem. To jest sukienka z takiego bardzo fajnego materiału. On jest taki lekko lejący, ale też chłodny. Jest ona w kolorze... No właśnie, co to jest za kolor? Czy to już jest miętowy kolor? Czy już jest błękitem? Dajcie mi znać, jak Wy to postrzegacie. I wybrałam sukienkę z regulowanymi ramionczkami. Tutaj nie ma żadnego usztywnienia, ale ona jest sukienką długą. Tu w ogóle będą wszystkie sukienki długie z rozporeczkiem, co lubię, bo to naprawdę dodaje takiego, bym powiedziała, pazura. Z tyłu jest na suwak, materiał jest leciutko połyskujący, przepięknie wygląda. No powiem Wam, że tak mi się podoba wizualnie. Jest taka delikatna, ma bardzo fajny kolor, fajna w ogóle do założenia na wesele jakieś latem na przykład. O, widziałabym ją w sezonie wiosenno-letnim. I niebieską sukienkę, tą piękną, niebieską, błękitną, turkusową założyła Matysia. Jak się w niej czujesz? Fajnie, ona jest fajna. Podoba Ci się? A co Ci się w niej podoba? Kolor. Kolor najbardziej? A krój, że jest długa, z takim rozporkiem? Nie wiem, ale fajne. Ale kolor wygrywa, tak? Tak, kolor na... A jest wygodna? Jest bardzo wygodna. Czy ona jest rozciągliwa? O, zobaczcie, o teraz widać, bardzo fajnie. Ona ma naprawdę bardzo ładny kolor, śliczny materiał. Sukienka miętowa, błękitne, kto woli. Widzicie przebitkę i mnie, i Matysi w tej sukience. Tak jak mówię, na metce rozmiar L, a w rzeczywistości jest to 36, czyli SK. Ona jest na mnie dobra, czuję się w niej wygodnie, więc tutaj musicie brać, jeśli nosicie SK, rozmiar albo co najmniej dwa większą. Ma ona tutaj taki rozporek, jest ona tu zmarszczona, co sprawia, że jak chcecie na weselu, przyjęciu albo nie wiem, jak jesteście druhną świadkową, pojeść. Ja na przykład lubię sobie na weselach zjeść. To macie tutaj pięknie przyplisowany materiał. Tak samo macie tutaj taki plis. Ja mam pod spodem stanik, czuję się w niej też wygodnie. Nie jest ani za duża, tak jak Wam mówiłam, ani za mała. Plecy też wyglądają bardzo ładnie. Postaram się Wam wrzucić wszystkie linki do sukienek w opisie. Nie będę Wam pisała te na ekranie cen, ponieważ te ceny się zmieniają. Czasami jakaś sukienka wpada na jakąś promocję i tak dalej. I wrzucę Wam po prostu w opisie linki. Jeśli jest zniżka, zawsze się o nią staram, żeby ją uzyskać dla Was, to ona także pojawia się w opisie. Także zaglądajcie, bo możecie naprawdę zaoszczędzić. Czy to jest 10, 15 czy 20%, to wydaje mi się, że to jest sporo, jeśli planujecie akurat iść na jakąś imprezę i szukacie sukienki. Kolejna sukienka to jest sukienka księżniczkowa. I ona już tutaj ma usztywnienia na biuście, wszyty tak jakby biustonosz. Tu jest ciekawa taka guma w ogóle, od razu Wam o tym powiem, która powinna trzymać tą sukienkę, żeby nam się nie zsuwała. Jest ona w kolorze brudnego różu, tiulowa, szeroka, przepiękna. Patrzę, czy ona ma jakiś rozporek, ale ona chyba nie ma. Jest oczywiście troszkę wygnieciona, jak będę ją mierzyła, to też to na pewno zauważycie. Z tyłu ma tutaj taki suwak, zamek. Jest rozszerzana, typowa, księżniczkowa, przepiękna, delikatna sukienka. Nie mogę doczekać się, aż w nią wskoczę. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba jej wykonanie. Nawet na tych sznureczkach do wieszania na wieszaki ma nazwę marki. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda, Everpretty. No super, powiem Wam, że rewelacja. Ja mam ją w rozmiarze i tu jest napisane, że ona jest w rozmiarze 40 europejskim.
Dzięki, Artusz. I powiem Wam, że ja wszystkie te sukienki mam tutaj w rozmiarze 40. Normalnie noszę 36-38. Niektóre sukienki są dobre 36, niektóre 38, ale tutaj akurat są 40 i jak je będę mierzyła, to postaram się Wam właśnie mówić, czy ta 40 odpowiada rozmiarowi 36, ewentualnie 36x38, czy ona jest rzeczywiście 40, bo chcę, żebyście mogli sobie dobrać rozmiar dokładnie, a wiem, że na takich stronkach jest to ciężkie, bo czasami trzeba brać po prostu większe rozmiary. Mam na sobie kolejną sukienkę, jest ona w takim brudnym różu, słuchajcie, o, ja nie zauważyłam wcześniej, ale ona ma tutaj taki przepiękny rozporek, można oczywiście to wszystko wyprasować, żeby to ładnie się prezentowało. Ta sukienka już jest troszkę krótsza, czyli bym powiedziała, że ze 2 cm krótsza niż poprzednie, nie wiem czy to jest widać, że mam dalej te same buty, ale już tak wiecie, swobodnie, bez żadnego skracania. Z tyłu ona wygląda w ten oto sposób i jej mankament, największy to jest rozmiar, po prostu ten rozmiar to jest L-ka i to taka, słuchajcie, prawidłowa L-ka. Jest dla mnie za duża, szkoda, bo myślę, że fajnie by leżała, zaraz Wam pokażę, jak ją... Gdybym tę sukienkę złapała z tyłu tak ręką i ona byłaby w moim rozmiarze, to wyglądałaby właśnie w ten oto sposób. Więc wydaje mi się, że jak macie dobrany rozmiar, to ona jest naprawdę bardzo ładna. Jest też, tak jak widzicie, delikatna, księżniczkowa z tym rozporkiem. Jest też długa i wygodna, ona też tutaj Was nigdzie nie uwiera. Jedyne co to rozmiar, ale ogólnie bardzo, bardzo jest to ładna sukienka. Nie wybrałabym jej, nie jest to mój, że tak powiem, kolor, ale myślę, że dla wielu z Was, jakbyście dobrali swój rozmiar, to byłaby to piękna sukienka. I wiecie co? W ogóle fajne jest to, że wszystkie te sukienki są w innych kolorach. Jest różowa, miętowa, beżowo-złota, no po prostu przepiękna, z, jak to się nazywa, z cekinami właśnie. Fajnie ona, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ma tutaj dodatkowy taki materiał, gdzie jest biust, żeby nie prześwitywał. I jest to kolejna suknia długa, ale ona już nie ma kilku warstw takich cienkich tiuli, tylko normalny materiał. Pod spodem ma podszewkę, tutaj ma taki pas, widzicie? On też powinien ładnie leżeć. Słuchajcie, moi drodzy, założyłam kolejną sukienkę. Jestem nią zauroczona i nie spodziewałam się, że mogę się dobrze czuć w sukience z dłuższym rękawem. Sukienka jest piękna, po prostu. Jest, kurczę, tak delikatna, a jednocześnie mega elegancka. Też mam do niej te same buty, rozmiar obce z 7 cm. Można spokojnie też troszkę wyższe. Jest ona tak lekko lejąca tutaj, ma ten pięknie pas w idealnym miejscu odcięty. Rękawki też idealne, już Wam tu odsłaniam górę, jak ona przepięknie się prezentuje. Jest taka okazała ta sukienka, no przepiękna sukienka, naprawdę mówię Wam, na żywo wygląda super. Pokazuje się co jakąś chwilę Arturowi w kolejnej sukience i on powiedział od razu, że ta jest tak ciekawa i elegancka, że bardzo, bardzo też mu się podoba i mi się też właśnie podoba, jak w niej wyglądam. Także ta sukienka ze mną zostaje. Dajcie znać, czy też to tak odbieracie w kamerze, bo to wiecie, zawsze jest troszeczkę inaczej. Jest ona w ogóle przemiła w dotyku, nie musicie się przejmować, ona nic nie drapie, ona jest normalnie, ją tutaj przytulam aż do siebie. Jedyne co, to się zahacza czasami, wiecie, jeden cekin o drugi, o gdzieś tutaj, ale jeśli chodzi o jakieś kłucie, jakieś, nie wiem, uwieranie, absolutnie nie, ona jest przewygodna, bardzo mi się podoba i w ogóle wydaje mi się, że tak lekko opalona buzia bardzo ładnie się w niej też prezentuje. No dajcie znać, co Wy uważacie, według mnie jest naprawdę przepiękna ta sukienka. I tutaj rozmiar jest też L-ka, a słuchajcie, ten rozmiar L-ka tu to jest po prostu M-ka. Jest jeszcze luźna, ale tak fajnie luźna, że wiecie, i dopasowana, i jednocześnie macie miejsce, żeby się czuć wygodniej i komfortowo w niej, czyli ona odpowiada rozmiarowi M-ka. Ostatnia sukienka, jaką Wam pokażę, też będzie tiulowa, ale już w kolorze takim poważniejszym, bym powiedziała. Nawet ją można założyć już bardziej, wiecie, zimą, bym powiedziała, na Sylwestra albo na, nie wiem, wesele, bal zimowy. Bordowa, przepiękna, ma kilka tiuli, raz, dwa i podszewkę. Dwa tiule i podszewkę. Wydaje mi się, że będzie na mnie za duża, że tutaj ta L-ka jest naprawdę dość duża, ale wiecie, to czasami się tak wydaje, a potem zakładacie i wygląda to inaczej. Tu jest napisane, że to jest L-ka.
No, ale chyba wygląda na lepkę, chociaż nie wiem, zobaczymy, ocenimy. Ładnie jest bardzo wykonana, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest to sukienka długa, czy ona ma jakiś rozporek, tego nie widzę, ale jak założę, to na pewno to z Wami zobaczę i ocenię ją. Przy Was tu jeszcze na żywo, jak się w niej czuję, co mi się w niej podoba, a co nie. Jeszcze powiem Wam, że mam usztuwnienia tutaj na biust. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, założyłam bordową sukienkę. Pierwsze, co mi się w niej rzuca w oczy, to jest to, że ona jest na mnie po prostu za duża, czyli ten rozmiar L-ka tutaj jest L-ką, M-ką, dużą L-ką, coś w tym stylu. I pomimo, że ona ma przepiękną tą górę, naprawdę, i wszyte te miseczki, to jednak znacząco widać to, że tutaj tego materiału jest dla mnie za dużo. Ja założyłam taki lekki obcas około 7 cm i ta sukienka jest właśnie do 7-10 cm obcasu dla osoby 1,67 m, 1,70 m tak samo, tylko wtedy niższy obcas, 1,65 m i po prostu wtedy wyższy troszeczkę. Jest to kolor bardzo twarzony, przepiękny, ona jest bardzo ładnie wykonana. Jedyne co, to ona jest po prostu dla mnie za duża, powinnam mieć w rozmiarze z metki M-kę, mimo że tak jak Wam mówiłam, noszę S-kę, czasami M-kę, to jednak ta sukienka M-ka byłaby idealna. A tak to czuję właśnie, że mi wszędzie tak jakby trochę odstaje. Niestety będzie ona przeze mnie prawdopodobnie albo oddana, albo sprzedana, po prostu żeby ktoś sobie mógł ją kupić i nosić w swoim rozmiarze.